czy teraz dobrze jest? Halo? Dobrze, dziękuję. Przepraszam bardzo za usterki techniczne, ale zaczynamy w tej chwili audycję. Ja powtórzę to wszystko jeszcze raz. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i tych stałych, i tych nowych. Z tego się bardzo cieszę, bo mam dużo zapytań. Nie jestem w stanie jednocześnie każdemu odpowiedzieć, ale będę starał się, prawda, w czasie audycji powoli te pytania, prawda, przybliżać. Tak, dzisiaj będziemy mówić nadal w dalszym ciągu o oczyszczaniu organizmu. Halo? Dzisiaj będziemy mówili w dalszym ciągu o oczyszczaniu organizmu, czyli dzisiaj będę przybliżał Państwu, jak oczyścić wątrobę olejem. Wątroba to jest jeden z najważniejszych organów naszego ciała. To ogromne laboratorium chemiczne, od którego zależy stan naszego serca, układu krwionośnego, organów trawiennych, nerek, mózgu, układu limfatycznego i w końcu naszej psychiki. U większości osób, które przyzwyczaiły się do spożywania mieszanych produktów już w wieku 5 lat, powtarzam, w wieku 5 lat, wątroba jest częściowo wypełniona kamieniami, korkami cholesterolu, łuskami bilirubiny, to są pozostałości czerwonych krwinek, które obumarły i w różnych przyczyn nie zostały z organizmu wydalone. Wszystko to prowadzi do zaburzeń filtracyjnych i wydalniczych zdolności wątroby, co może stać się początkiem bardzo różnych poważnych chorób. Oprócz już opisanych cech, bo już mówiliśmy w poprzedniej audycji nieprawidłowo funkcjonującej wątroby, należy dodać następujące, prawda, nieprawidłowości. Wzdęcia brzucha, dreszcze, niestrawność po spożyciu posiłku, biegunki, szczególnie po zjedzeniu smażonych produktów, ogólne osłabienie, brak apetytu, gorycz w ustach, stan przygnębienia, potliwość, rozdrażnienie, zaburzenia snu, zaczerwienienie dłoni w okolicach kciuka i małego palca, skurcze w łydkach i palcach rąk, bóle w kościach i stawach. Oto z pewnością jest niepełny spis objawów źle pracującej wątroby. Na podstawie wymienionych objawów możecie Państwo samodzielnie osądzić, czy wasza wątroba jest zdrowa i czysta, ale w przypadku, jeżeli opisane objawy powtarzają się regularnie, no to zachęcam, nawet jak trzeba, to udać się z wizytą nawet do lekarza. Obecnie istnieje wiele preparatów, suplementów diety, najczęściej reklamowanych w telewizji, które mogą poprawić funkcjonowanie wątroby. Ale żaden preparat nie daje takich odczuwalnych efektów jak zabieg oczyszczania wątroby. Osoby, które przez wiele lat cierpiały na kamienie w pęcherzyku żółciowym, powinny były przejść operację oczyszczania wątroby. Jeżeli prawda, przeprowadzili oczyszczenie wątroby, pozbawili się kamieni raz na zawsze. Operacja w tym przypadku nie była konieczna. Wiele osób jest przekonana, że wątroba jest w porządku. Jest to duży błąd. Z doświadczenia wielu ludzi wynika, a ja się też o tym przekonałem, że to jest nieprawda. Kamienie żółciowe siedzą w wątrobie bardzo mocno. W pierwszym i drugim oczyszczaniu wątroby kamieni nie było.
były tylko koreczki cholesterolowe, podobne takie do ciemnozielonych wałeczków i kawałki pleśni, podobne do pajęczyny. Dopiero za trzecim oczyszczeniu, prawda, wątroby zeszły kamyczki, a było ich ponad ćwierćlitrowy słoik oraz dużo starej żółci. I najdziwniejsze jest to, że przewody żółciowe mają średnicę 3 do 4 mm, a przez nie mogą przechodzić kamienie o średnicy nawet 20 mm i nawet większe. Przewody żółciowe posiadają gładką muskulaturę i są one zdolne do rozszerzania się nawet do 20 mm więcej. A kiedy się kurczą, powodują to, że żółć jest wyrzucana pod ciśnieniem od 300 do 800 mm słupka wody. Stąd kamienie mogą się przemieszczać z wątroby do woreczka żółciowego przewodem żółciowym do dwunastnicy, dalej do jelita cienkiego i krężnicy, a następnie są wydalane. I tu bardzo ważna uwaga. Przed i podczas zabiegu należy ciągle rozgrzewać powierzchnię wątroby, ponieważ jak wiadomo, leczenie ciepłem jest najlepszym sposobem pozbycia się stanów zapalnych i skurczów wątroby. Kamienie żółciowe w 99% składają się z cholesterolu, który pod wpływem ciepła podczas ogrzewania powierzchni wątroby topi się i mięknie. W wyniku tego działania kamienie przybierają kształty przewodów żółciowych i pod ciśnieniem swobodnie przechodzą przez nie, absolutnie nie powodując żadnego bólu. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego kamienie zaczynają się poruszać? Otóż podczas zabiegu stosujemy oliwę z oliwek, która posiada silne działanie spędzające żółć. Powoduje to kurczenie się pęcherzyka żółciowego i maksymalne otwarcie wszystkich przewodów żółciowych. Te właściwości oliwy z oliwek są bardzo znane. Oprócz tego gwałtownemu wydzielaniu się żółci z wątroby towarzyszą kwasy. Kwas cytrynowy wykorzystywany podczas oczyszczania stymuluje, czyli pobudza tę funkcję, a dodatkowo jeszcze rozpuszcza twarde występy, tak zwane haczyki, które utrzymują kamienie żółciowe w przewodach. Kwaśny smak pobudza działanie wątroby, a olejki eteryczne soku działają jednocześnie zarówno jako środek spędzający żółć, jak również i środek aseptyczny, czyli wywołujący gnicie. Oczyszczanie wątroby należy przeprowadzić od godziny 19, ponieważ zgodnie z biorytmem od tej godziny nasz organizm zaczyna się oczyszczać. Według opinii chińskich lekarzy, którzy specjalizują się w leczeniu akupunkturą, praca wątroby i pęcherzyka żółciowego jest najbardziej intensywna od 23 do 3 w nocy i właśnie w tym czasie są wyrzucane kamienie. Jest to tak zwany biorytm wątroby. Czy podczas tego zabiegu są możliwe skutki uboczne? Z wieloletniego doświadczenia specjalistów od leczenia naturalnymi metodami, a przede wszystkim z bogatego doświadczenia Michała Tombaka, wynika, że jeżeli kuracja oczyszczająca wątrobę jest przeprowadzona ściśle według opisanych zaleceń, o których będę mówił za chwilę, skutków ubocznych nie zaobserwowano. Czasem po wypiciu 3-4 porcji oliwki zdarzają się wymioty, ale jest to znak, że najpierw oczyścił się żołądek. To się może zdarzyć podczas pierwszego zabiegu oczyszczającego. To nic strasznego. Zabieg należy ukończyć, nie zwiększając ani oliwki,
ani soku cytrynowego. Podczas oczyszczania trzeba być spokojnym i rozluźnionym, zrelaksowanym. Proszę się nie bać, bo strach powoduje skurcze naczyń i przewodów żółciowych, co również może być powodem wymiotów. Ale jeśli Państwo odczuwają strach, no to nawet mogą zaproponować 2 tabletki NOSPY na uspokojenie. Wszystko wróci do normy automatycznie, zapewniam. Zabieg ten nie należy do przyjemności. Człowiek zawsze się denerwuje, kiedy robi coś po raz pierwszy. No a teraz już szczegółowe zalecenia metodyczne oczyszczania wątroby. Na początek należy złagodzić organizm. Jest to niezbędne do tego, by rozluźnić, nagrzać i nawilżyć organizm. Złagodzenie organizmu można osiągnąć, korzystając z sauny, może być to sauna sucha albo parowa, lub biorąc gorącą kąpiel. Czas takich zabiegów powinno być przynajmniej 5, a czas trwania od 10 do 20 minut. Najważniejsze jest to, by podczas tych zabiegów zrelaksować się i rozgrzać nasze ciało. Ostatnie złagodzenie proszę przeprowadzić na dzień przed głównym zabiegiem. To był pierwszy etap. Drugi etap, przez 3 do 4 dni przed oczyszczeniem żywić się tylko produktami pochodzenia roślinnego. Pić 0,5 litra świeżo wyciśniętego soku z buraka plus jabłka w proporcji 1 część buraka, 4 porcje jabłka, soku z jabłek. A codziennie na noc pić napar z ziół oczyszczających. Trzeci etap to oczyszczanie właściwe najlepiej przeprowadzić pod koniec tygodnia. Piątek, sobota, niedziela. I pierwszy dzień. Pierwszy, drugi dzień, tak. Przez cały dzień pić tylko sok w dowolnej ilości. Kiedy Państwo chcecie jeść, to pijecie zawsze sok. Chcecie pić, to pijecie sok. I w proporcji, tak jak mówiłem, burak plus jabłka, sok z jabłek w proporcji 1 część buraka, 4 części soku z jabłek. Podczas dnia jak najwięcej się poruszać, przebywać na świeżym powietrzu, nie należy doprowadzić do tego, żeby marznąć i schładzać zbyt mocno ciała. Nie należy. Przy silnym uczuciu głodu jeść ewentualnie można pieczone jabłka z miodem. Wieczorem przed snem wziąć ciepłą kąpiel, taką na 10-15 minut i wypić napar z ziół oczyszczających. W trzecim dniu rano wypić napar z ziół oczyszczających, następnie w ciągu dnia do godziny 18 pić sok. Podczas silnego głodu jeść, jak mówiłem, pieczone jabłka z miodem. Po godzinie 14 od czasu do czasu nagrzewać powierzchnię wątroby poduszką elektryczną lub termoforem. I tak robimy do godziny, tę czynność do godziny 18. O godzinie 18 przyrządzamy mieszankę. I jaką to mieszankę? 150 g oliwki z oliwek i 150 g soku z cytryny. Dodatkowo jeszcze przygotowujemy 6 plasterków cytryny, ząbek czosnku, który rozdrabniamy i przekładamy do słoiczka z nakrętką. I przygotowujemy sobie ciepłą pościel.
Jeżeli już mamy wszystko przygotowane, to należy o godzinie 18:30 wziąć gorący prysznic, dobrze rozgrzać ciało, wytrzeć do sucha i położyć się na pół godziny do łóżka. O godzinie 19 wstajemy i wypijamy 2 łyżki oliwki, które natychmiast popijamy 2 łyżkami soku z cytryny. Jeśli na przykład Państwu zbierałoby się na wymioty, to proszę wziąć i ssać przygotowany plasterek cytryny. Przygotowaliśmy 6 plasterków cytryny. Tak. Jeśli ten stan nie mija, to proszę otworzyć słoiczek z czosnkiem i powąchać. On jest zakręcony oczywiście. Nieprzyjemne uczucie minie. Zapewniam Państwa, że tak będzie. Potem należy się znów położyć i rozgrzać wątrobę. Po wypiciu tych 2 łyżek oliwki i 2 łyżek soku z cytryny. Po 15 minutach znów wypić tę samą dawkę oliwki i soku z cytryny. I tak robimy co 15 minut, dopóki nie wypijemy całej oliwki i całego soku, który przygotowaliśmy. Jeśli po kolejnej porcji, zwykle po 4, nudności nie przechodzą, proszę się ograniczyć już do wypitej ilości. Nie zwiększamy, już więcej nie pijemy. Następnie należy położyć się do łóżka na prawy bok, po tej stronie, której mamy wątrobę, przyłożyć poduszkę elektryczną lub termofor na wątrobę i można w tym czasie nawet oglądać sobie telewizję lub czytać książkę. Jak pojawił się niepokój, to tak jak mówiłem, to proszę zażyć 1 lub 2 tabletki NOSPY. Po 1,5 do 2 do 3 godzin rozpocznie się parcie i opróżnianie jelit. Mniej więcej o północy proszę wypić napar z ziół przeczyszczających i położyć się spać. Rano należy wypić napar z ziół przeczyszczających i zjeść lekkie śniadanie z produktów roślinnych, owoców i warzyw. Można ewentualnie zjeść kaszę, ale na wodzie ugotowaną. Na obiad bym proponował zupę wegetariańską, czyli zupę jarzynową, a na kolację ryż z duszonymi warzywami lub ziemniaki pieczone w mundurkach z zieleniną. Myślę o pietruszce, natce pietruszki, o koperku, myślę o o zielonej, prawda, cebulce. Od następnego dnia należy rozszerzać menu zgodnie z zasadami łączenia potraw. O tym jeszcze już mówili. Ale dla przypomnienia powiem, że nigdy nie łączymy białka z węglowodanami, tylko łączymy białka z warzywami i węglowodany łączymy również z warzywami. Ile razy należy czyścić wątrobę? Powiedziałbym tak. Pierwsze oczyszczanie jest najtrudniejsze, ponieważ organizm
traci dużo sił. Zwykle jest wydalane dużo starej żółci, pleśni, białych nici tak zwanych, zielonych koreczków, ale kamieni może nie być wcale. To nie oznacza, że oczyszczenie się nie udało. Po prostu wątroba jest tak silnie zanieczyszczona i podczas kolejnych oczyszczeń pojawią się kamienie. Drugie oczyszczanie jest już łatwiej zdecydowanie przeprowadzić. Powinno się ono odbyć po 3-4 tygodniach. Następne oczyszczanie proszę przeprowadzić raz na 3 miesiące. I dopiero po 5-7 nawet oczyszczeniach można przeprowadzić kurację raz na rok. Po co tak często należy przeprowadzać kurację pierwszych oczyszczeń wątroby? Po to, ponieważ wątroba składa się z 4 części. W ciągu jednego zabiegu oczyszczania zdąży się oczyścić tylko jedna część. W ciągu drugiego druga, w ciągu kolejnego trzecia i tak dalej. A jeśli Państwo zmienią sposób odżywiania, będziecie prawidłowo łączyć posiłki i w ogóle wyeliminujecie białko zwierzęce, to po każdym z oczyszczeń będą się z Państwu sypać kamienie jak w kamieniołomach. Kolejne oczyszczanie, jeśli są kolejne oczyszczenia są niezbędne dlatego, iż kamienie w wątrobie i przewodach żółciowych powoli się osadzały przez wiele lat, stając się gładkie, przyjmowały kształt przewodów żółciowych. Dlatego one nie dokuczają Państwu bólami, tylko przeszkadzają wątrobie normalnie funkcjonować. Przeprowadzając oczyszczanie, rozdrabniacie Państwo kamienie, one zaczynają się poruszać, ich kształt i położenie się zmienia i swoimi chropowatymi brzegami mogą podrażniać ścianki przewodów żółciowych. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego oczyszczania. W czasie kolejnych oczyszczań kamienie się już zmniejszają i bardziej swobodnie są wydalane. Jeśli po 2 dniach od pierwszego oczyszczania odczuwacie Państwo ciężkość na wątrobie, to po 2 tygodniach zabieg należałoby powtórzyć. Nie po 3-4 tygodniach, ale jeśli odczuwacie, prawda, ciężkość, to nawet już po 2 tygodniach. Osoby, które mają usunięty woreczek czy pęcherzyk żółciowy, nie tylko mogą, ale to jest nawet i konieczne, aby dokonali oczyszczeń wątroby. A przy okazji to powiem, że woreczka czy pęcherzyka żółciowego nie należy usuwać. Jest to bardzo ważny organ, jest to bardzo ważny dozator żółci. Jeśli go usuniemy, to funkcję tę przejmuje wątroba, ale powiedzmy, gospodarka żółcią jest już rozregulowana. Odżywianie się po oczyszczaniu wątroby. Jak powinniśmy się odżywiać po oczyszczaniu wątroby? Należy wiedzieć, że jakie produkty są szkodliwe dla wątroby, a te należy wtedy eliminować z jadłospisu. A które to są? Każdego rodzaju mięso, a zwłaszcza to mięso smażone, nic nie mniej gotowane, ryby, ostre, tłuste przekąski,
szczególnie zimne. Grzyby są bardzo ciężkostrawne, działają bardzo niekorzystnie na wątrobę. Żywność, która jest bogata w skrobię, zatyka tkanki wątroby. A mianowicie, jaka to jest żywność? Biała mąka, białe pieczywo, słodkie pieczywo, wszelkiego rodzaju ciasta, ciastka, herbatniki i tym podobne. Ponadto przy schorzeniach wątroby należy ograniczyć ocet, pieprz, musztardę, rzepę, rzodkiew, smażoną cebulę, kawę i kakao. W celu wzmocnienia chorej wątroby należy pić sok, burak plus marchew w proporcji 1:4, czyli jedna część buraka, 4 porcje soku z marchwi. Do 0,5 litra dziennie. Wątrobie wtedy są potrzebne przecież witaminy A, B, z grupy B, K, A, C też. Witaminy z grupy B i K, które w dużej ilości znajdują się w żółtku kurzego jaja, częściowo w maśle śmietankowym, ale masło śmietankowe powinniśmy ograniczać, w pomidorach, w burakach, marchwi, kabaczkach, natce pietruszki, kalafiorze, winogronie, w arbuzie, truskawkach, w jabłkach, śliwkach suszonych, w dzikiej róży, porzeczkach. To tyle, co chciałbym powiedzieć o oczyszczaniu wątroby przy pomocy oleju, oliwki dokładnie i soku cytrynowego. W tej chwili zrobimy kilkuminutową przerwę i wrócimy po przerwie do dalszych rozważań naszych.
Tak, to wracamy po przerwie i kontynuujemy nadal temat. A teraz chciałbym Państwu przekazać, jak mówiliśmy już o oczyszczaniu wątroby olejem i sokiem cytrynowym, to chciałbym przekazać metodykę oczyszczania wątroby dla osób starszych i dzieci. Bo często z jakichś tam powodów przedstawiony przeze mnie sposób oczyszczania olejem nie mogą korzystać z tego, nie odpowiada to w ogóle dzieciom, ani osobom starszym. Trzeba z przykrością powiedzieć, że nasze dzieci, bo już o tym wspomniałem, bardzo wcześnie mają zanieczyszczoną wątrobę. Wiele dzieci przeszło mechaniczne zakażenie wątroby wirusem i tak dalej, i tak dalej. Do tych cierpiących można zaproponować następujący przepis. Jego realizacja jest trochę skomplikowana, proszę więc dokładnie zapoznać się z tą metodyką i dawkowaniem. I przekazuję tutaj, dotyczy to rzeczywiście oczyszczania wątroby bez zastosowania oleju dla osób starszych i dzieci. Zestaw pierwszy i zestaw drugi należy przygotować jednocześnie. Ja zaraz przedstawię, jak wygląda zestaw pierwszy, jak wygląda zestaw drugi. Zestaw pierwszy. Należy zmielić 3 szklanki owsa i wsypać do 5-litrowego emaliowanego garnka, a następnie zalać 4 litrami zimnej wody. Najlepiej, gdyby to była woda źródlana, ale jeśli takiej nie mamy, to już kiedyś mówiłem o tym. To wtedy wodę nalewamy z kranu do jakiegoś naczynia i odstawiamy na 2-3 godziny, żeby wyparował chlor. I wtedy dopiero następnie zalewamy ten owies tą 4 litrami zimnej wody. Przykrywamy to wszystko, prawda, pokrywką i odstawiamy na 24 godziny. Drugi zestaw wygląda w następujący sposób. Szklankę owoców dzikiej róży rozdrabniamy i przekładamy do 2-litrowego garnka, po czym zalewamy wrzątkiem w ilości około 1 litra. Zamykamy wieczkiem, owijamy z wierzchu ręcznikiem i odstawiamy na 24 godziny. Po 24 godzinach do garnka z owsem dodajemy 2 stołowe łyżki pączków brzozy i 3 łyżki stołowe liści malin. Czyli tę kurację możemy przeprowadzić dopiero wtedy, kiedy na wiosnę, kiedy rzeczywiście będzie brzoza pączkowała i kiedy będzie maliny miały już liście. Stawiamy garnek na ogniu, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez około 15 minut. Następnie dodajemy 2 łyżki stołowe kukurydzianych włosków. Są to włoski okrywające kolbę po odwinięciu liści z kukurydzy. I gotujemy to wszystko na małym ogniu jeszcze przez 15 minut. Następnie mieszaninę odstawiamy na 45 minut i ostrożnie, żeby się nie zmąciła, przecedzamy. Po 24 godzinach przecedzamy również zestaw numer 2.
Otrzymany roztwór łączymy ze stawem numer 1, czyli ten numer 2 i numer 1 i mamy gotowy środek do czyszczenia wątroby dorosłego człowieka. Otrzymaną mieszankę należy przelać do butelek i trzymać w lodówce lub suchym, ciemnym i chłodnym miejscu. I jak to używamy? Mieszankę należy przyjmować po 150 ml 4 razy dziennie na 30 minut przed jedzeniem. W trakcie prowadzenia kuracji starać się jeść 4 razy dziennie niedużymi porcjami. Ostatnie użycie mieszanki nie później niż o godzinie 19. Przyjmujemy, tak długo korzystamy z tej mikstury, dopóki się mieszanka nie skończy. A jak wygląda dawkowanie? To było dawkowanie dla osoby dorosłej. A jak dawkowanie dla dzieci wyglądało? Dzieci w wieku od 1 do 3 lat, jedna łyżeczka od herbaty 4 razy dziennie przez 2 tygodnie. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat po 2 łyżeczki do herbaty 4 razy dziennie przez 2 tygodnie. Dzieci od 5 do 7 lat po jednej łyżce stołowej 4 razy dziennie przez 2 tygodnie. Dzieci w wieku od 7 do 10 lat po 2 łyżki stołowe 4 razy dziennie przez 2 tygodnie. Dzieci w wieku 10 do 15 lat po 4 łyżki stołowe 4 razy dziennie przez 2 tygodnie. Dzieci starsze, już powyżej 15 lat, przyjmują po 150 ml 4 razy dziennie, tak jak dorosły człowiek, póki nie skończy się mieszanka. Taką kurację można przeprowadzać 2 razy w roku. I uwaga, jeśli Państwo przygotowują mieszankę w celu oczyszczenia wątroby dzieci, to należy zmniejszyć ilość składników według następujących proporcji. Od 1 do 3 lat 10 razy, od 3 do 5 lat 8 razy, od 7 do 10 lat 6 razy, od 10 do 15 lat 4 razy. To tyle, jeśli chodzi o oczyszczanie wątroby metodą dla osób starszych. Przepraszam bardzo. I dzieci. A teraz chciałbym jeszcze powiedzieć kilka uwag. Mówiliśmy w ostatniej audycji o oczyszczaniu jelita grubego. I tutaj chciałbym Państwu zaproponować, że oczyszczanie jelita grubego aktywizuje działalność mięśni jelit, odżywia i oczyszcza mięśnie. I tu bym proponował lewatywę miodową. Jak ją przygotowujemy? Jedną łyżkę stołową miodu rozpuszczamy w szklance wody o temperaturze pokojowej. O wodzie już mówiłem, jak ją przygotowujemy, więc nie będę powtarzał. Następnie dodajemy łyżkę stołową soku z cytryny.
stosujemy 1 do 2 razy w miesiącu. Możemy również robić lewatywę kawową. Do 200 ml wrzącej wody wrzucamy 3 łyżki stołowe kawy, ale nie tej rozpuszczalnej. Gotujemy 3 minuty to wszystko. Następnie 12 minut trzymamy na malutkim ogniu. Przecedzamy, ostudzamy do temperatury pokojowej. Stosujemy też 1 do 2 razy w miesiącu. Korzyści z lewatywy kawowej są ogromne, a jej tajemnica polega na tym, iż nie tylko aktywizuje błonę jelita grubego, ale również usuwa z niego zatruwające organizm toksyny. Wspaniale stymuluje, czyli pobudza pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego. Wprowadzone przez jelito proste nie działa szkodliwie na układ nerwowy. Nie wypukuje z organizmu wapnia, nie niszczy witamin z grupy B. Tak jak w przypadku wypitej kawy. To tyle, jeśli chodzi o uzupełnienie, jeśli chodzi o jelito grube. A teraz chciałbym jeszcze Państwu przedstawić oczyszczanie nerek. I tak, przekażę Państwu niektóre zewnętrzne objawy zanieczyszczonych nerek. Objawem takim jest pojawienie się worków pod oczami. Często się dziwimy, że niektórzy mają worki pod oczami. To świadczy między innymi o tym, że nerki nie funkcjonują prawidłowo. Dalszym takim symptomem są białe kropki na paznokciach. I również takim znakiem są wilgotne, między innymi wilgotne dłonie, bo one będą świadczyły między innymi o tym, że mamy nerki chore albo mamy serduszko chore, albo żyjemy w ciągłych stresach. To będzie świadczyły wilgotne dłonie. A teraz podam jeszcze niektóre przyczyny nieprawidłowej pracy nerek. Nagromadzenie śluzu, z którego powstają kamienie. Rozszerzenie nerek od nadmiaru spożycia płynów, czyli zalecenia, że pijcie dużo płynów, trzeba to wszystko rozważyć, ponieważ nadmiar płynów powoduje rozszerzenie nerek. Musimy sobie z tego zdać sprawę. Czyli nie pijemy po 4 litry czy więcej płynów. Zwężenie nerek. Kiedy następuje zwężenie nerek? Kiedy spożywamy nadmiar soli, mięsa każdego rodzaju, ryb, pieczywa, a zwłaszcza pieczywa białego, słodyczy, produktów mącznych i produktów rafinowanych. Jeżeli pod oczami pojawiają się worki, to świadczy o nadmiarze płynów i złogów
tłuszczu w nerkach. Jeśli przy dotyku, jeśli byśmy tak dotykali, prawda, przy dotyku worek jest miękki, to świadczy o dużych ilościach spożywanych płynów. Jeżeli natomiast worek jest twardy, to spowodowane jest to nadmiarem spożywania żółtego sera, tłustych produktów mlecznych i nie tylko, w ogóle produktów mlecznych, tłustego mięsa, słodyczy i tłuszczu zwierzęcego. Jeśli mamy powieki zaczerwienione, oznacza to, że tworzą się kamienie w nerkach. Przy nieprawidłowej pracy nerek człowiek powinien oddawać mocz 3 do 4 razy dziennie. Natomiast jeśli mocz oddajemy częściej, to należy zmniejszyć ilość spożywanych płynów. Kolor moczu powinien mieć barwę jasnego piwa. Jeżeli kolor moczu jest bardzo jasny, to należy spożywać więcej soli, ale nie mówimy tu o soli kuchennej, tej ogólnie dostępnej, ale będę zachęcał Państwa, żebyście stosowali sól ziołową względnie sól morską. A jeżeli kolor moczu jest bardzo ciemny, to spożycie soli należy zmniejszyć. Jeśli jest zbyt jasny, to dodajemy do potraw troszeczkę soli, ale mówię o którą sól. Jeżeli wokół oczu pojawiają się brązowawe koła, to świadczy o spożywaniu dużych ilości soli i produktów zawierających solę. W takich przypadkach należy przejść dietę bez soli. Zamiast soli używać różnego rodzaju przypraw, takich jak suszony czosnek czy pietruszka. I teraz króciutko jeszcze oczyszczanie nerek. Bardzo dobry wynik daje oczyszczenie nerek przy pomocy mieszanki soków z marchwi, selera i pietruszki w proporcji, tak jak mówiłem, 9 do 5 do 2, czyli 2 porcje marchwi, 9 porcji marchwi, 5 porcji selera i 2 porcje pietruszki. W ciągu dnia należy pić 3 do 4 razy 30 minut przed jedzeniem pół szklanki mieszanki tych soków. Czas trwania kuracji 1 do 2 tygodni. W pierwszym roku powtarzamy kurację co 3 miesiące, a już następnie raz w roku. W celu rozdrobnienia, inny przykład, inny wariant, prawda? W celu rozdrobnienia, rozpuszczenia i rozdrobnienia do wielkości ziaren piasku wszystkich kamieni w organizmie można wykorzystywać napar z owoców dzikiej róży. I 2 łyżki stołowe owoców dzikiej róży zalewamy 200 ml wody, gotujemy przez 15 minut, a następnie studzimy. Po tym cedzimy i pijemy 1/3 szklanki 3 razy dziennie. Czas trwania kuracji 2 tygodnie. Co 3 miesiące należałoby powtórzyć kurację. Sok z pietruszki jest bardzo skutecznym środkiem przy schorzeniach układu moczowo-płciowego i kamieniach w nerkach. Szczególnie wtedy, gdy w moczu znajduje się białko lub w nerkach jest... Nerki są zainfekowane, jest infekcja. Sok z pietruszki
jest jednym z najsilniej działających, dlatego też należy go spożywać oddzielnie w czystej w postaci, w ilości 30 do 50 gram. Przy wydaleniu kamieni z nerek należy zmienić sposób odżywiania, ponieważ kamienie są tylko skutkiem, a główna przyczyna ich tworzenia to nadmiar kwasu moczowego i jego soli, które są wynikiem wielu przyczyn, między innymi zaburzenia przemiany materii i nie są wtedy one wydalane z organizmu i między innymi spożywaniem mięsa w każdej postaci, bo mięso poprzez obróbkę termiczną, jakąkolwiek, czy przez pieczenie, czy gotowanie, nigdy nie pozbywa się kwasu moczowego. To tyle, co chciałem powiedzieć na dzień dzisiejszy, chociaż jeszcze mam jedną i chciałbym odpowiedzieć na pytanie panu Łukaszowi, który mi zadał, czy kuracje związane z oczyszczaniem należy łączyć. Oczyszczanie zawsze robimy po kolei, rozpoczynając zawsze od jelita grubego. Ale o kolejności oczyszczania organizmu będę mówił, kiedy będę już podsumowywał, prawda, ten cały problem oczyszczania organizmu. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam w następny poniedziałek, to jest 31. W dalszym ciągu będziemy mówili o oczyszczaniu organizmu. Dziękuję za uwagę.